Marek Łokowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Częstochowa, pan Jacek Strączyński. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze. A Szanowni Państwo, rozmawiamy o Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie, który może stracić swój status. Słyszałem słowo Panie Przewodniczący, likwidacja, restrukturyzacja. Co tam ma być objęte? Jest to podmiot, który jest w zarządzie województwa śląskiego. Znaczy organem nadzorującym jest tak. Zarząd województwa śląskiego, czyli marszałek województwa śląskiego. Tak naprawdę to tam się nie powinno nic wydarzyć, panie redaktorze, ponieważ prawo na to nie zezwala, ale zamiar jest taki, żeby stworzyć tutaj z częstochowskiego WORD-u i z WORD-u bielskiego oddziały zamiejscowe WORD-u katowickiego. Nazwa dla nazwy, czy jednak o coś tam chodzi? Nie, jednak o coś tam chodzi, dlatego że żeby zrobić oddział zamiejscowy, to trzeba zlikwidować Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jako wojewódzki i wtedy powołać już będący własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach ośrodek w Częstochowie. Będący własnością, ja celowo użyłem tego słowa, dlatego że wtedy cały majątek, cała infrastruktura, wszystko jest pod zarządem WORD-u Katowice. Czy to jest zgodnie z prawem? Takie załatwienie sprawy? Panie redaktorze, my dysponujemy opinią prawną, dlatego że taki pomysł to nie jest pierwszy pomysł. Pierwszy pomysł to był zaraz po zmianie województw na tą ilość, która jest w tej chwili i chciano dopasować już zaraz na samym początku, w 1999 roku, ilość ośrodków egzaminacyjnych do ilości województw. I mamy opinię prawną, choć ona jest opinią dość starą, bo z 1999 roku, ale ciągle jest to opinia aktualna, dlatego że ona się tutaj powołuje na prawo o ruchu drogowym, jak również kodeks cywilny i w prawo o ruchu drogowym się nie zmienił, kodeks cywilny również się nie zmienił. Dlatego no, tym bardziej jest to dla nas dziwne i zaskakujące, że ktoś się do tego przymierza, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, łamiąc prawo. No ale ktoś może wziąć na przykład to, co pan trzyma ten dokument w ręku, wziąć przy kamerach, potargać, wyrzucić, do widzenia, my tu stanowimy prawo. Panie redaktorze, no ja myślę, że wszystko można potargać. To jest tylko papier, można go potargać. Natomiast no nie sądzę, żeby do takiej sytuacji doszło, dlatego że to jest opinia prawna, nie jakiejś tam kancelarii prawnej, która no każdą opinię, która nie będzie potrzebna. Takie dokumenty były targane tak, przy dziennikarzach, tak, ale pamiętam. Ale jest to opinia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Departament Transportu Samochodowego. No, tak z ręką na sercu, wie pan o co tam chodzi? Chodzi o pieniądze, chodzi o oszczędności, bo mówi się tak, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach stracił ponad 2 miliony w zeszłym roku na tym COVID-zie. I teraz szuka oszczędności. Na to wygląda, że te oszczędności będą szukane w Bielsku, w Częstochowie. To nie tylko, panie redaktorze, na COVID-zie. Ja tutaj gdzieś mi koledzy przysłali w piśmie, które było adresowane do mnie. To nie tylko na COVID-zie, bo wszystkie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w Polsce są na minusie. Tutaj składa się na to kilka elementów. COVID jest również bardzo znaczącym elementem, ale od 2013 roku cena za egzaminy się nie zmieniła. Od tej pory cena na przykład za kursy na prawo jazdy zmieniła się o 100%. Koszty stałe rosną, paliwo wiemy od tego momentu, że podrożało dość mocno, dlatego na to, tak jak powiedziałem, składa się kilka elementów. No, ale mimo wszystko... Panie Przewodniczący, chwalą, świetna organizacja, nawet w sobotę egzaminy, czyli te pieniądze napływają, a wszyscy przecież nie zdają za pierwszym razem, ileś jest poprawek, dodatkowe znaczy, pieniądze idą. Te pieniądze napływają jak najbardziej, jest to kwestia organizacyjna i zarządzania tą firmą, gdzie tutaj no myślę, że nie jeden WORD w Polsce powinien się uczyć i przyjeżdżać na korepetycje, jak to się robi, uczyć się zarządzania taką firmą, ale pieniądze przynosi, tak, zgadzam się, ale ja tutaj chciałem jeszcze wrócić, panie redaktorze, do tych strat, ponieważ tak jak wspomniałem, proszę wszystkie WORD-y mają w Polsce straty. I tak, Częstochowa za 2020 rok 502 tysiące straty.
Bielsko-Biała 835, już z oczami nie bardzo. Mhm. Natomiast, Katowice 2 389 000. No, czyli o co tutaj chodzi tak naprawdę? No to ja się chcemy wrócić do tego, ja mam nadzieję, że to już są zamierzchłe czasy, kiedy likwidowano, czy też sprzedawano za złotówkę dobrze funkcjonujące firmy. I tutaj chodzi o to, żeby przejąć te, które sobie radzą, które powstały tu z tej społeczności lokalnej i za pieniądze tych ludzi, którzy zdają egzaminy w Częstochowie, czyli częstochowianie i okolica. Czyli zamiast się uczyć, to próbuje nas też okraść? Tak należy na to spojrzeć? Gdyby można było brzydko powiedzieć, to tak. Ja pamiętam, jak województwo częstochowskie przestało istnieć, miasto Częstochowa straciło status miasta wojewódzkiego i z urzędu wojewódzkiego znikały co lepsze samochody, co lepsze komputery. Nawet do dziś pamiętam, jak biurko dębowe ogromne, które nie mogło się zmieścić w drzwiach, to futrony wyrywano i wywożono to biurko do Katowic. Czy to czeka WORD teraz, że jeżeli przyjdzie do, już nie mówię likwidacji, tylko restrukturyzacji, to zaraz poznikają samochody egzaminacyjne, lepsze komputery, nie wiem, nagrywarki, bo tam naprawdę wysokiej klasy jakości sprzęt, chociażby ten, który nagrywa, tak, wszelkie jazdy, gdzie potem możemy się odwoływać, jeżeli nie zgadzamy się z danym werdyktem egzaminatora. Tak, za kadencji tej dyrekcji zostały kupione na przykład samochody ciężarowe nowe z przyczepami. Jak najbardziej, to nie jest powiedziane, bo to będzie wszystko majątkiem WORD-u Katowice, czyli te samochody mogą jeździć w Częstochowie, mogą jeździć w Bytomiu, w Dąbrowie Górniczej, w Katowicach. Egzaminatorzy też mogą jeździć do Myszkowa, Katowic do pracy, bo powiedzą, no przepraszam bardzo, ale dla Państwa już tu nie ma miejsca, ale my Was nie zwalniamy. Proszę jechać do Bielska, do Raciborza, tam pojedziecie. Ja poruszę może, Panie Redaktorze, jeszcze inny wątek, o który Pan mnie nie zapytał, bo nie wiem, czy Pan również o tym wie. Ale nie tak dawno temu został podpisany list intencyjny o stworzeniu kolejnej delegatury Katowic w Zawierciu. Od ośrodka zamiejscowego w Zawierciu, czyli no, za płotem. Na 50 kilometrów I co to ma na celu? I ośrodka, który również będzie pod jurysdykcją Katowic. I co to ma na celu? No można, bo ci ludzie w WORD-zie, oni myślą w różny sposób, tak jak Pan przed chwilką wspomniał. Bo oni nie wiedzą, co tak naprawdę Tak naprawdę nie wiedzą, jaki będzie ich los. Nie boją się najgorszego. I też nie wiadomo kiedy, dlatego że w poniedziałek już jest sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Nie wiadomo, program można w każdej chwili zmienić. Ja myślę, że wyrzucą ten punkt, jeżeli będzie coś w WORD-zie. Ja też mam taką nadzieję, że tutaj ktoś po rozum do głowy sięgnie i się z tych zamiarów wycofa. Ale póki co to jesteśmy jeszcze w tym miejscu o ten strach osób tam pracujących. Egzaminatorzy, ja nie wiem, jak będą mieli w umowie o pracę wpisane, bo w tej chwili mają wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. A potem przyjąć ich do pracy, o ile zostaną niektórzy przyjęci na przykład. No, bo może być wpisane miejsce pracy WORD Katowice i wtedy rozdysponowywani, prawda, ten idzie do Bielska, ten idzie do Katowic, ten do Dąbrowy Dyrektor Górniczej. Tadeusz Taranek powinien się szukać pracy, powinien się bać? Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Czy dyrektor Taranek powinien się bać? Ja myślę, że pan dyrektor Taranek jest świadomy tego, że zresztą świadomy, że będąc ośrodkiem zamiejscowym, w żadnym ośrodku zamiejscowym katowickim nie ma dyrektorów. Są kierownicy czyli ośrodku, są w tym czyli no, nie ma tam funkcji dyrektora. Być może są oszczędności, panie redaktorze, ale żeby te oszczędności robić, to oszczędności robi ten, który zarabia na ten majątek, tak? Natomiast jeśli nikt złotówki do tego nie dołożył przez lata istnienia tych ośrodków, no to jakie oszczędności? Od razu mi się stadnina koni w Janowie przypomina, gdzie były duże oszczędności, a w tej chwili są ogromne straty. Ale to już nie będę w tym kierunku iść. Pan niedawno rozmawiał z posłami. Miał pan niedawno spotkanie, bodajże 21 czerwca. Właśnie na temat WORD-u rozmawialiście? Tak, panie redaktorze. Zostałem do tego poproszony pismem, którym się zwrócili do mnie koledzy Solidarności z WORD-u. W związku z tym zorganizowaliśmy dwa spotkania. Pierwsze spotkanie odbyło się w Bielsku.
z moim kolegą przewodniczącym z Podbeskidzia i z panem ministrem Szwedem. I drugie odbyło się w Częstochowie z naszymi parlamentarzystami, z panem ministrem Giżyńskim, panią poseł Burzyńską, panem posłem Trepką, była również pani radna Beata Kocik, pan wicewojewoda Śląski. I co oni mówią o tym? Co oni myślą? Są tak samo zaniepokojeni tym, jak i my. Jest to dla nich taki sam efekt zaskoczenia, jak i dla nas. Dlatego, nie wydaje się panu, że pan poseł Giżyński by raz zadzwonił i szybko by to się urwało? Nie ma takiej mocy sprawczej? Panie redaktorze, ja nie wiem. No pan poseł jest posłem, natomiast decyzja należy do zarządu województwa śląskiego. No, ale sam pan uważa, że ta decyzja jest przeciwna. Ja sobie oczywiście nie wyobrażam czegoś takiego, żeby tutaj działanie było zarządu pozaprawne. Jestem przekonany i jestem pewny, że zarówno pan minister Giżyński, jak i pozostali posłowie na pewno są bardzo mocno zaangażowani w wyjaśnienie tego tematu, łącznie z cofnięciem decyzji. My również nie siedzimy z rękami podłożonymi, tylko tak samo. No dzisiaj na przykład wysłaliśmy pismo do ministra infrastruktury, bo on jest ministrem nadzorującym Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Tak króciutko powiem, no z prośbą o powstrzymanie tych. No nie chcę tu używać słowa. No dobrze, ale tak sobie myślę. Przecież Solidarność jest bardzo blisko PiS-u. Dziś nie ukrywajmy, że państwo przytuleni jesteście do siebie i to jest dla pana chyba trudna sytuacja. Zaprasza pan posłów, rozmawia pan, no zróbcie państwo coś takiego, dlatego że my jesteśmy związkiem, my nie możemy patrzeć na politykę, tylko patrzymy na ludzi, na mądre rozwiązania. A próba, nie wiem, no restrukturyzacji w najlepszym przypadku, no to chyba nie jest mądrą decyzją. Panie redaktorze, czy my jesteśmy w trudnej sytuacji? Tak, my jesteśmy zawsze w trudnej sytuacji, dlatego że my jesteśmy związkiem zawodowym i niezależnie od tego, ale nie jaka jesteście partia, w tej opozycji. Jaka partia, OPZZ jesteśmy, byłby dlatego, w tym momencie dlatego, że panie redaktorze, my nie jesteśmy, nie macie my nie jesteśmy w opozycji, tutaj na komfort nie liczymy, natomiast postępujemy w sposób taki, jaki postępujemy. Nie zaczynamy od tupania nogami i walenia pięścią w stół, bo na to zawsze jest czas. Ale rozpoczęliśmy od tego, że spotkaliśmy się, rozmawiamy, czekamy na efekty rozmów. No to było w poniedziałek, dzisiaj jest piątek jeszcze. Jeśli dojdzie na najbliższym spotkaniu sesji województwa śląskiego, decyzja zapadnie, że jednak likwidujemy, restrukturyzacja, zwalniamy ludzi, potem ich zatrudniamy. Co dalej państwo zrobicie? Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj do tego jednak nie dojdzie w poniedziałek. Czekamy na informacje od naszych parlamentarzystów, na jakim etapie, z kim były prowadzone rozmowy i jak to wszystko wygląda. Z takich szczątkowych informacji, które mam, idzie to w dobrym kierunku, czyli w kierunku takim, żeby tutaj się, żeby zostało tak, jak zostało. No, przykro mi, że cytuję słowa, które może nie powinienem, ale czekamy na informacje oficjalne. No zwróciliśmy się, wie pan, jeśli zarząd województwa zwraca się do ministra o wyrażenie opinii i mamy informację, że tej opinii nie dostali, czyli w poniedziałek, do poniedziałku prawdopodobnie jej nie będzie. Mhm. Dlatego też no, zareagowaliśmy wcześniej, żeby ministra poinformować choćby o tym, że nie jest to zgodne z prawem. Ta opinia prawna, tak jak powiedziałem, jest sprzed 22 lat, może gdzieś tam jest zakurzona w którejś szafie. Jest stanowisko Rady Miasta, które zostało w czwartek przyjęte. Wiem, że radni PiS nie poparli tego. Czy to oznacza, że radni PiS są za tym, żeby jednak likwidować, restrukturyzować? Czy inny był powód niepoparcia tego stanowiska, którym był chyba, z tego co wiem, Lewica Częstochowska? Panie redaktorze, ja próbowałem znaleźć to stanowisko na BIP-ie Urzędu Miasta. To ja panu dam, proszę nie, bardzo. Nie znalazłem, ale... Tam nic politycznego tak naprawdę nie ma. Tam jest obrona. Samo Lewica broni WORD-u, tak jak pan, jako przewodniczący. Panie redaktorze, to dobrze. Wszystkie ręce na pokład. Tak jest. Do wioseł wiosłujemy, żebyśmy dopłynęli w jednym konkretnym celu. Tylko że jak te ręce będą za wiosła ciągły, bez sternika,
to ta łódka będzie się kręciła w koło. My nie chcemy tutaj polityki, bo chcemy załatwić... Ja myślę, że tak, że do tej pory ja i mój kolega spod Beskidzia, którzy no jako pierwsi zareagowaliśmy na tą sytuację, bo gdyby nie to, nie wiem, być może dzisiaj byłoby już za późno. Bo było to przede wszystkim to, co najbardziej boli, panie redaktorze, to, że to wszystko jest po cichu. No tak, to sam pracownicy mówili. To, że to wszystko jest po cichu. Przypadkowo się że, no bo wiadomo, życie, no nie ma czym się chwalić, życie idzie do przodu, prawda? To są firmy, które były stworzone jakiś tam czas temu. No może ktoś ma lepszy pomysł na funkcjonowanie, na gospodarowanie tym majątkiem. Życie idzie do przodu, tylko o wszystkim, co się chce zrobić, a przede wszystkim, jeśli to dotyczy pracowników, to się powinno rozmawiać. No, przede wszystkim opinia prawna jest potrzebna i opinia, zapytanie Państwa jako związkowców. No, dlatego możecie Państwo się nie zgodzić, czy zgodzić, ale opinia Wasza musi być. Ale wszędzie, gdzie dochodziło do jakiejkolwiek restrukturyzacji, gdzie było to w przyzwoity sposób robione, bo wszędzie ta przyzwoitość jest konieczna, to toczyły się rozmowy. No ja wie pan, pamiętam czasy, kiedy była restrukturyzowana Huta Częstochowa, tak? Też, no bo przepraszam, ale jest to mi najbliższy zakład, bo mój. No teraz może być Bord najbliższy. No nie. Ale krótko zapytam, pana zdaniem trwa dalsza aneksja Katowic, Częstochowy tutaj? No tak to wygląda. Zwycięzca no bierze wszystko. No tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Strączyński, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Częstochowa, był gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.